czego życzy pani Gliwiczanom na ten nadchodzący 2021 rok? Oby był lepszy niż ten. Przede wszystkim życzę, żeby się zmieniła sytuacja, żeby po prostu, żebyśmy się wszyscy zaszczepili w miarę tego, znaczy nie wymyślali jakichś powodów, dla którego nie, no bo to chyba jest jedyna szansa, żebyśmy wrócili do normalności. No i przede wszystkim życzę tej normalności, a przy tej okazji radości z życia, z osiągnięć i dużo sukcesów w życiu. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, wesołości dużo. Na pewno zdrowia i na pewno, żeby ten wirus w końcu się skończył i opuścił nas wszystkich. Żeby podchodzili do życia spokojnie, nie martwili się na zapas, wszystko będzie dobrze. Żeby kolejny Sylwester był według własnych życzeń każdego Gliwiczanina. Dużo spokoju i pokoju w sercu, miłości w rodzinie i spełnienia marzeń. No i oczywiście takiej osobistej wolności. Zdrowia, pokoju, radości, żeby się wszystko układało, no i żeby był dużo lepszy następny rok, nie? Ja myślę to, czego wszyscy sobie sami życzą. Przede wszystkim zdrowia, spokoju, no i wolności, żeby w końcu można było wyjść na tego Sylwestra w przyszłym roku, tak jak się chce go spędzić.